pierwsza to jej litość światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Od drugiej powszechne łaski dla mieszkańców. Za moją całą rodzinę, aby każdy z nas zawsze szedł swoją drogą miłości, przebaczenia i pokoju. Proszę o błogosławieństwo dla Zuzanny i Karola, którzy oczekują maleństwa. Proszę o powrót do Chrystusa dla moich synów i krzyśniaków, Anka, Cecylii, Zbyszka i Piotra. Matko Boża, opiekunko rodzin, prosimy o dobrych mężów dla Kingi i Pauliny oraz o zdrowie dla całej rodziny. Proszę o wytrwałość i trzeźwości dla Romualda i odnowienie jego relacji z żoną. Za zmarłą kuzynkę, aby odpoczywała w pokoju wiecznym. Proszę o dostanie się na wymarzone studia. Proszę o prawidłowy przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty. O zdrowie dla moich bliskich i znajomych. Za moją babcię, która niestety już odeszła z tego świata. Boże, daj nam wszystkim siłę, abyśmy doszli na Jasną Górę. Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla siostry Sandry Lisoń. Za duszę w czyśćcu cierpiące z naszej rodziny. Matko, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski dla mojej rodziny. Proszę o dalszą Twoją matczyną opiekę dla całej mojej rodziny. Mateczko, dziękuję za wszystko, co mam. Proszę o modlitwę w intencji mojej firmy, o opiekę nad osobami, z którymi pracuję i za klientów firmy. Proszę o to od wszystkich opieką, aby nie zabrakło nikomu pracy i aby zawsze starczyło na wynagrodzenie dla wszystkich moich pracowników. Dziękuję Ci, Matko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Proszę o wzmocnienie i siłę w chorobie dla przyjaciółki naszej gospodyni Spudliszek. Proszę Maryjo o uzdrowienie Ani, podziękowanie za 29 lat małżeństwa Roberta i Ali, podziękowanie za łaski dla Magdy, Grzegorza, Uli, Moniki, Ewy, Wiktora, znalezienie pracy, która pozwoli chodzić na pielgrzymki. Proszę o zdrowie dla Klaudii, rodziców i babci. Dziękuję za bardzo dobrze zdaną maturę. O zdrowie dla Mieczysława, za zmarłego Piotra, za parafian z Krzywina, o zdrowie, błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej. Maryjo, proszę o zdrowie dla naszej siostry Eli w uleczeniu jej kolana. O zdrowie dla mojej rodziny i podziękowanie Matce Bożej za to, że mogę uczestniczyć w tej pielgrzymce. W znanej Bogu intencji, za Michała, który ma dziś urodziny, proszę o potrzebne łaski dla moich podopiecznych oraz kolegów z pracy: Mikołaja, Sebastiana, Kamila, Sławka, Roberta, Sebastiana, Roberta i wszystkich pozostałych współpracowników. Proszę o zdrowie dla rodziców i teściów. Proszę o wyjście z nałogu alkoholizmu Tomka i Krzysztofa. Maryjo, prosimy o zdrowie dla Marysi i Pauliny w walce z nowotworem. O zdrowie dla Patrycji, by w końcu wybudziła się ze śpiączki, oraz o siłę dla jej bliskich. O zgodę w rodzinie naszych gospodarzy w Krzywiniu. O zdrowie i szczęśliwy zabieg dla gospodyni z Budliszek. W intencji siostry Sandry, która dzisiaj złożyła pierwsze śluby święte, niech Matka Boża błogosławi i prowadzi. W intencji Tomka, który obchodzi swoje 9 urodziny, o Boże błogosławieństwo. Podziękowanie za zdaną maturę, prośbę o wybór dobrego kierunku studiów i błogosławieństwo w pracy i dalszym rozwoju zawodowym. Prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodzin, które gościły mnie w Łękach Wielkich, Krzywiniu, Pudliszkach. Prośba o Boże błogosławieństwo dla księży Daniela, Jana, Szymona, Huberta, Andrzeja. O zdrowie i opiekę Bożą dla mojej rodziny i najbliższych. O dobry przebieg studiów dla moich bliskich. O dostanie się na studia dla Michała z prośbą o Boże łaski dla mnie na czas praktyk, studiów i pisania pracy inżynierskiej. Z prośbą o dobre małżeństwa dla Ani i Adrianny oraz o zgodę i pokój mojej rodzinie. W podziękowaniu za zdaną sesję, zdrowie i opiekę Bożą nade mną oraz moją rodziną i bliskimi. Maryjo, proszę o nawrócenie dla Jana, o zdrowie dla Ani, za księdza Dawida oraz księdza Daniela. Matko Boża, proszę Cię za wszystkich przyjaciół, którzy nie chodzą do kościoła, aby zrozumieli sens wiary. Matko Boża, proszę o zdrowie dla dziadka, Konrada i babci. Proszę o wszystkie potrzebne łaski oraz szczęśliwą operację dla Pani Ireny. Z prośbą o wiele łask dla rodziny von Norbert. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. W tej tajemnicy, Maryjo, prosimy o życie wieczne dla wszystkich z rodziny Kuraszyńskich, Kąkolewskich, Kazimierskich. Intencji Michała w dniu jego urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze lata. W intencji Asi i Błażeja o potrzebne łaski na drodze na życzeństwa. W intencji młodzieży o odkrycie swojego powołania. Dziękując za otrzymane łaski i opiekę Maryi dla Dominika, Asi i ich dziecka, prosząc o zdrowie dla nich i Boże błogosławieństwo. Proszę o opiekę Maryi dla młodzieży z duszpasterstwa młodzieży ze Swarzędza. Proszę o pomyślne przeniesienie zakonu z Kazachstanu do Białegostoku, o dużo sił i opiekę Maryi dla siostry Marii Magdaleny. Matko, proszę Cię za rodziców, byś wstawiała się za nich w sprawach dla nich najważniejszych, o zdrowie i siłę i wytrwałość dla Ani, o zdrowie dla mojej babci, o życie wieczne dla dziadków i ojca chrzestnego. Za babcię Jankę i Jolę oraz prababcię Stasię, o zdrowie, potrzebne łaski, radość i siłę do pokonywania trudności.
Maryjo, prosimy w intencjach Michała w dniu jego urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. W intencji za Stanisława, Jandy, za pomyślną operację. Boże, spraw, abyśmy bezpiecznie doszli na Jasną Górę. Dziękuję Ci, mamusiu, że jesteś ze mną w trudnych sytuacjach, za przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, za mojego brata i jego narzeczoną, za rodzinę i przyjaciół, a w sposób szczególny o błogosławieństwo dla nowożeńców, narzeczonych i oczekujących potomstwa, za udaną sesję poprawkową, o uzdrowienie relacji i uwolnienie z egoizmu, za siostrę Sandrę. Proszę o pomoc dla Michała w walce z chorobą alkoholową. Maryjo, w podziękowaniu za przyjęcie na studia Marci, proszę o błogosławieństwo w małżeństwie mojej siostry i kuzynki. Maryjo, proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny, przyjaciół i znajomych i aby Matka Boża obdarzyła wszystkich swoją opieką. O wierność i świętość w powołaniu dla sióstr franciszkanek rodziny Maryi, które dziś złożyły pierwsze śluby zakonne. Dla Sandry Lisan, siostry Marwiny, siostry Mariki, siostry Magdy i Ewy i siostry Magdaleny oraz o nowe powołania do naszego zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi. W intencji księdza Dariusza i łaskę wiary w rodzinie dziękuję za wszystkich gospodarzy i ludzi dobrej woli, których spotykamy na szlaku pielgrzymim. Polecam szczególnie tych, którzy prosili i polecali się w modlitwie. Maryjo, dziś polecam Ci w modlitwie kapłanów, księdza proboszcza, wszystkich księży, których postawiłeś na mojej drodze, księdza Andrzeja. Wypraszaj im potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, w pełnieniu woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Państwo mą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niebiosami, błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, niech się za nami, za nami grzeszy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, Maryjo. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Maryjo, w tej dziesiątce polecamy za świętej pamięci Halinę Tynkowską o życie wieczne, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla gospodyni z Pudliszek oraz o szczęście dla całej jej rodziny, o powrót dla wiary wśród bliskich mi osób, o radość życia wiecznego dla Magdy, o zdrowie dla babci Łucji, aby zabieg mojej mamy przebiegł pomyślnie. Dziękujemy za obecność pielgrzymów z grupy 21 i za nocne rozważania i świadectwo z Dagmarą i Barbarą. Prosimy o łaskę nieba dla zmarłych Stefanii i Stanisława. Stanisława Maje oraz Teresy Kuszka, Krystyny i Wiktora Zborowskich. Zgody Matyldy i Filipa oraz dużo ciepła i cierpliwości w wychowywaniu Bartka i Martyny. Miłość i wierność dla Patrycji i Miłosza oraz spokój i wrażliwość w wychowywaniu Marcela. Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny, o potrzebne łaski dla Oliwii w nowej szkole i pracy.
dziękuję za łaskę wiary w mojej rodzinie, za moich sąsiadów, którzy prosili o modlitwę, o uzdrowienie z choroby Agnieszki, Dorotki, Jadzi, Błażeja, Jurka, Agnieszki, Zbyszka, Adama, Ani, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, którzy ich leczą. Matko Boża, dziękuję, że jesteś i czuwasz przy mnie. Opiekuj się moimi dziećmi, Agnieszką i Piotrem i jego rodziną. Otaczaj opieką rodziny moich braci Andrzeja i Marianna. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, Boże, dla bratanic Michalinki, Helenki, Zuzanny i ich rodziców. O szczęśliwą operację Michała, o zgodę w rodzinie. Z prośbą o zdrowie dla Elżbiety, Tomka, Moniki, Martyny. O zdrowie dla Bartka, Marcina. O zdrowie dla całej mojej rodziny oraz wszystkich pielgrzymów grupy 21. Mateczko, proszę Cię o dobrego męża, o błogosławieństwo i łaski dla mojej rodziny. Dziękuję Ci za dar pielgrzymowania z prośbą o dobrą pogodę na naszą drogę. Za moich znajomych i przyjaciół, zwłaszcza Wiktorię, Krzysia, Elizę, Olka, Asię i Olę. Zgodę i zdrowie w rodzinie, ulgę w bólu, zdrowie dla Tomasza. Maryjo, prosimy o zdrowie w rodzinie, o wszelkie potrzebne łaski. Dziękujemy za dar małżeństwa z prośbą o dar rodzicielstwa. Błogosław Matko, koleżance Agnieszce i Gabrysi, które prosiły mnie o modlitwę. Obdarz swoją łaską w chorobie Elę i Dorotę. Spraw kochana Mateczko, a sprawa brata Piotra, aby sprawa brata Piotra miała pozytywne zakończenie. Opiekuj się i daj wiarę i sprowadź na drogę Kościoła bratową Halinę i jej rodzinę. O radość i ulgę w cierpieniu Józefa. Matko Boża, proszę o zdrowie, błogosławieństwo dla męża w 61. rocznicę urodzin. Proszę o zdrowie dla taty w 97. urodziny, zdrowie dla dzieci i ich rodzin. Proszę o zdrowie i dobry rozwój dla wnuków, za zmarłych z rodziny Wachowskich i Polaszczyków. Matko Boża Częstochowska, proszę za kapłanów, aby nie zabrakło tych, którzy nam rozdają ciało Twego Syna. Matko Boża, Królowo Zakonu Serafimickiego, módl się za nami. Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla kapłanów księdza Zbigniewa Piotrowskiego, księdza Przemka i księdza Tomka z parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w parafii Zbąszyn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Matuchno, proszę Cię o opiekę nad Weroniką i jej dzieciątkiem, które nosi pod sercem, i szczęśliwe rozwiązanie. Maryjo, na wstępie chciałam Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie moich całorocznych modlitw o szczęśliwe rozwiązanie ciąży moich kilku... rozwiązanie ciąży mimo kilku komplikacji i urodzenie zdrowego synka. Proszę Cię zatem o zdrowie dla mojego synka, dla mnie i męża oraz o miłość między nami nieustającą. W intencji nowego proboszcza w parafii świętego Wojciecha Borui Kościelnej, księdza Tadeusza, o wszystkie potrzebne łaski w kierowaniu i pielęgnowaniu owczarni Pana, o dar wytrwania w powołaniu dla księdza Sebastiana, o łaskę wiary dla Wiktora, jego syna Iwony i Igora, o zdrowie i siłę dla księdza proboszcza Andrzeja, o błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, o zdrowie dla matki chrzestnej Gabrieli, za Monikę i jej całą rodzinę. Maryjo, proszę o poprawne relacje między moimi córkami, Esterą i Honoratą. Proszę o błogosławieństwo i opiekę, Matko, dla brata Marka, Rysia i Jacka. Obdarz łaskami Krzysztofa i jego żonę Dorotę. Dziękuję za łaski, którymi mnie obdarzasz. Dziękuję za poprawienie relacji z Danielem. Błogosław Mateńko, mojej córce Honoracie, aby uniosła ten bagaż swego małżeństwa. Spraw, aby Daniel poczuł się ojcem i jej małżonkiem i żył z rodziną, a nie obok niej. Naucz go prowadzić godne życie. Proszę o wszelkie łaski i zdrowie dla osób, które prosiły mnie o modlitwę na pielgrzymim szlaku. O szczęśliwą operację dla cioci Czesi i szybki powrót do sił i zdrowia. Proszę o zdrowie dla mojej mamy, aby każdy dzień z nami był jej radością. I opieką matczyną nad moim mężem proszę o uleczenie z choroby. Maryjo, dziękuję Ci za rodzinę pielgrzymkową, która wspierała mnie modlitwą i w trakcie egzaminów. Matko Boża, kształtuj moje serce, uwrażliwiaj je na Boży szept. W intencji niedawno zmarłego dziadka Władysława, o dar nieba dla niego, niech prędko ogląda chwałę Bożą w Królestwie Niebieskim. Proszę o uzdrowienie Stanisława z choroby nowotworowej. Otocz jego rodzinę łaską specjalną, z
specjalną o dary Ducha Świętego dla tej rodziny. Matko Boża, proszę i błagam Cię o pomoc dla mojej córki, o szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej mojej córki, o zdrowie dla niej i dzieci z rodziny jej, o wsparcie duchowe dla niej, o wyciszenie serca z kołatania nerwów. Jest już u kresu sił. Niech Pan Bóg i Matka Boża Częstochowska mają dzieci jej w swojej opiece na dalszej drodze ich życia. Również proszę Cię, Mateńko, o błogosławieństwo i zdrowie dla mnie i męża, o wyciszenie serca i skołatanych nerwów naszych, dla syna i rodziny jego, dla rodzin moich sióstr, żebyśmy wszyscy szanowali się i żyli w zgodzie i miłości. Ty jesteś naszą matuchną i pomocą w naszych trudach i beznadziejnych sytuacjach. Ufamy Tobie i wierzymy, że tą pomoc otrzymamy od Ciebie, najukochańsza Mateńko Częstochowska. Proszę o modlitwę za Dawida, który ma dziś operację diagnozującą raka. Matko nasza, proszę Cię o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich znanych mi fizjoterapeutów. W szczególności proszę Cię o łaski dla mojej wspaniałej Emilii, która mnie rehabilituje. Czuwaj nad nami. Proszę też o macierzyństwo dla Magdaleny. Intencja różańcowa na dziś, o szczęśliwą, pomyślną operację guza mózgu dla Agnieszki, matki samotnie wychowującej dwie córeczki, oraz o dar uzdrowienia. Proszę, pomódźcie się do Matki Bożej o zgodę w mojej rodzinie i o możliwość zorganizowania pierwszych urodzin mojej córeczki Marysi. Za dzieci Jasia i Anię oraz Filipka, o Boże błogosławieństwo, wyrosły w mądrości i łasce, o wiarę, nadzieję i miłość, o nowe święte powołania w parafii świętej rodziny w Poznaniu. Proszę o piękny i owocny czas narzeczeństwa dla mojej siostry i przyszłego szwagra. Prowadź ich, mateczko, nieustannie. Dziękuję za dar macierzyństwa. Proszę o zdrowie dla synka i opiekę Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale nas zbaw ode złego. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza,